Był The Voice of Poland, czas na Eurowizję. Jestem bardzo podekscytowana tym, że przede mną tak wspaniałe doświadczenie. Nie mogę się tego doczekać. Basi Janygi nikomu przedstawiać nie trzeba. Wczoraj za pośrednictwem swojego oficjalnego profilu facebookowego artystka potwierdziła swój start w krajowych eliminacjach konkursu piosenki Eurowizji. Znakomita artystka ma szansę na występ w konkursie. Potrzebna do tego jest nasza pomoc. Jak wysłać Janygę na Eurowizję? Proponujemy tutaj z moim kolegą Kamilem, który pomaga mi od strony facebookowej, żeby napisać taką kartkę, zrobić sobie z nią zdjęcie, wrzucić ją na Facebooka, ale oczywiście odpowiednio otagować. Może to być właśnie taki hashtag, czyli Janyga na Eurowizji, może to być też hashtag Basia Janyga albo hashtag eliminacje Eurowizja 2018, a najlepiej wszystkie trzy. Bo wtedy po prostu podbijamy tą informację, jest jej w mediach więcej. Pokażmy po raz kolejny, że jaworznianie potrafią wspierać dobre inicjatywy. Zapamiętajcie ten hashtag Janyga na Eurowizji, a opatrzone nim zdjęcia wrzucajcie na Facebooka. Numer w ogóle opowiada o mnie w dzieciństwie. To jest takie, że jakby gdzieś to tam w środku jest cały czas. W rozmowie z portalem jaw.pl dodała również, że jej debiutancka płyta jest już niemal gotowa. Nie mogę się doczekać tej konfrontacji z tym, co się gdzieś tam we mnie zadzieje. Nie mogę się doczekać też odbioru mojej twórczości przez publiczność. Dźwięki myślę będą zaskakujące. Nie będzie to jakieś super dyskotekowe granie, ale myślę, że chyba patrząc na mnie to dość oczywiste. Na pewno będzie dużo bardzo fajnego takiego szczerego przekazu, ubranego w adekwatne dźwięki, czyli będzie troszkę takich brzmień nowocześniejszych, ale będzie też dużo brzmienia fortepianowego, ponieważ jest to mój ulubiony instrument i absolutnie go kocham i chciałabym, żeby było go tam na tej płycie bardzo dużo i do tego dążymy. Na pewno płyta ukaże się w tym roku. Chciałabym, żeby to był przełom wiosny i lata. I póki co staramy się, żeby tak właśnie było. Na pewno z odpowiednim wyprzedzeniem będzie informacja na fanpage'u moim na Facebooku Basia Janyga. Jeśli jesteście Państwo tej płyty ciekawi, to zapraszam Was, żebyście sobie tam kliknęli i wtedy z pierwszej ręki bardzo szybko ta informacja na pewno do Was dotrze. Trzymamy kciuki za naszą ulubioną artystkę, a zarazem obiecujemy o hasztagowanie również naszych redakcyjnych profili.